No tutaj właśnie edukacja, dałyśmy taką porównywarkę edukacyjną dla całej tej katolickiej Warszawy i dla Mareczka, który tutaj też do świętej Anny, ulica Marienstadt chodzi. No i ja mówię, słuchaj, tam u prawosławnych to jak w dziupli siedzi, czy mają takie długie brody, to nie są jakieś tam dziady. To są święci ludzie, ojcowie, prawosławni, którzy bardzo się modlą do Pana Boga. Natomiast tutaj mają te brody śmierdzące, brudne i te pazury długie i takie szpony. I tutaj są dziady, bo oni ani nie modlą się, ewentualnie jeżeli modlą się pod figurą, to diabła mają za skórą. I tutaj tylko te pieniądze, myślicie o Ameryce,